Stoję przy oknie i obserwuję, jak deszcz spada za oknem, odbijając moje ponure uczucia. Spoglądam na moją żonę, Annę, która przemieszcza się po kuchni w milczeniu. Od dłuższego czasu nasze codzienne życie jest pozbawione blasku, pozbawione radości, które kiedyś je charakteryzowały. Byłem zawsze przekonany, że nasze małżeństwo jest niezwykle silne i odporne na wszelkie przeciwności losu. Przez ponad 20 lat dzieliliśmy razem zarówno radości, jak i smutki, wzajemnie się wspierając. Ale teraz, w tej chwili, czuję się zdradzony przez swoje własne przekonania. To było kilka miesięcy temu, kiedy to odkryłem. Spojrzałem przez przypadek na ekran telefonu Anny, a tam były wiadomości od innego mężczyzny. Pierwsza reakcja była szokująca. Czułem, jakby ktoś mi wyrwał serce z piersi i rozdeptał je na oczach. Nie mogłem uwierzyć, że Anna mogła mnie zdradzić. Moje umysłowe wojny, które walczyłem z samym sobą, niszczyły mnie od środka. Czułem gniew, żal, a zarazem ogromne rozczarowanie. Pytałem sam siebie, co zrobiłem nie tak, dlaczego Anna musiała szukać pocieszenia u kogoś innego. Od tamtej chwili nasze życie zmieniło się nieodwracalnie. Codziennie budzę się z poczuciem ciężaru, który leży na moich ramionach. Patrzę na Annę i widzę w jej oczach tajemnicę, która niegdyś była nam całkowicie obca. Starałem się zapomnieć, ale to się nie udawało. Mój umysł był napełniony obrazami i myślami, które powracały w najmniej oczekiwanych momentach. Nasze małżeństwo, które kiedyś było pełne harmonii i miłości, stało się areną wojny emocjonalnej. Wszystko, co nas łączyło, zostało naruszone. Dom, który kiedyś był pełen śmiechu i ciepła, przemienił się w arenę napięcia i niepokoju. Podejrzliwość kroczyła obok nas jak ciemne widmo. Wszystko stało się pretekstem do podejrzeń i spekulacji. Niektóre gesty, które kiedyś były bezwonne, nagle nabierały nowego, ukrytego znaczenia. Każde spojrzenie, każde milczenie było teraz pełne wątpliwości. Moją największą udręką były myśli, które przysparzały mi bezsenności. W nocy, gdy leżałem obok Anny, moje umysłowe tortury nasilały się. Wyobrażałem sobie sceny, które mogły mieć miejsce w naszym małżeństwie, w czasie, gdy byłam nieświadomy zdrady. Czy byli razem? Czy wiedziała, że to źle? Czy nadal mnie kochała? Nawet gdy próbowaliśmy normalności, nieustannie czułem się oszukany. Mój umysł był zagracony przeszłością, zdradą, która wyryła na zawsze bolesny ślad w moim sercu. Właśnie tam, gdzie kiedyś było pełne miłości i zaufania, teraz czaiła się zraniona dusza. Mój wewnętrzny ból i niepokój nie dawały mi spokoju. Wiedziałem, że muszę się zmierzyć z Anną, musimy stawić czoła temu problemowi. Nie mogłem dłużej udawać, że nic się nie stało. Musiałem znaleźć odpowiedzi, znaleźć sposób na przezwyciężenie tej tragedii, która nas spotkała. Zaprosiłem Annę do salonu. Oboje siedzieliśmy naprzeciw siebie, nasze spojrzenia utkwione w sobie nawzajem. Cisza gęstła w powietrzu, aż w końcu przerwałem ten nieznośny impas. Musimy porozmawiać o tym, co się stało, powiedziałem, starając się utrzymać głos w ryzach. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będę w stanie ci wybaczyć, ale musimy znaleźć sposób, aby przetrwać to razem. Anna spojrzała na mnie, w jej oczach migotały łzy. Nie ma słów, które mogą opisać, jak bardzo żałuję tego, co zrobiłam, wyszeptała, przerywając wzrokiem. Nie mam wymówek, to było straszne i ogromnie się tego wstydzę. To była ogromna pomyłka, której żałuję bardziej niż cokolwiek innego. Mój gniew został złagodzony przez jej szczere słowa. Zobaczyłem w jej oczach szczerą skruchę. Ale mimo to, zranienie było wciąż tam, głęboko w moim sercu. Teraz musiałem podjąć trudną decyzję, czy jestem gotowy na drogę odkupienia i przebaczenia, czy zostawić przeszłość za sobą. Usiedliśmy tam przez godziny, próbując zrozumieć, co dalej. Moje wnętrze toczyło się w nieustannej walce pomiędzy miłością, którą nadal czułem do Anny, a gniewem, który trawił moje serce. Przez długie chwile ciszy starałem się zebrać myśli i znaleźć odpowiedzi na pytania, które mnie dręczyły. Wiedziałem, że muszę zadać trudne pytania, aby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Zapytałem Annę o szczegóły, o to, jak doszło do zdrady. Chociaż słuchanie tych słów było bolesne,
potrzebowałem prawdy. Wiedziałem, że muszę stanąć w obliczu rzeczywistości, nawet jeśli bolało. Anna opowiedziała mi o swoich wątpliwościach, o poczuciu osamotnienia i niewystarczającej uwadze, które doprowadziły ją do złudnego poczucia przyjemności w ramionach innego mężczyzny. Nie były to usprawiedliwienia, ale słyszałem w jej głosie żal i zrozumienie błędu, który popełniła. Ta rozmowa nie rozwiązała wszystkich problemów, ale dała nam możliwość zrozumienia, jak doszło do zdrady i jakie były nasze braki jako małżonkowie. Nie było to łatwe, ale pierwszy krok został postawiony w kierunku naprawy naszego związku. Decyzja o rozpoczęciu terapii małżeńskiej była dla nas obojga trudna, ale głęboko wiedzieliśmy, że potrzebujemy profesjonalnej pomocy, aby odbudować naszą relację. Kiedy przekroczyliśmy próg gabinetu terapeuty, nasze serca biły mocno zmieszanymi uczuciami nadziei i obaw. Spotkanie z naszym terapeutą było dla nas kluczem do lepszego zrozumienia naszych problemów. On nas słuchał, skupiał się na naszych potrzebach i pomagał nam odnaleźć wspólną drogę. Był przewodnikiem w naszej podróży ku pojednaniu. Podczas sesji terapeutycznych odkryliśmy nasze wzorce komunikacji, które przyczyniały się do naszych trudności. Terapeuta uczył nas, jak słuchać się nawzajem, jak wyrażać swoje potrzeby i obawy bez oskarżeń i agresji. Pracowaliśmy nad budowaniem zaufania, odkrywaniem emocji, które nas niepokoiły, i poszukiwaniem rozwiązań na wspólne problemy. Terapia wymagała od nas otwartości, uczciwości i zdolności do wybaczenia. Podczas naszej terapii zdałem sobie sprawę, że aby naprawić nasze małżeństwo, muszę najpierw znaleźć równowagę wewnętrzną. Odkryłem, że muszę skonfrontować się ze swoimi własnymi wątpliwościami, lękami i brakami. Rozpocząłem samodzielną pracę nad samopoznaniem i samorozwojem. Zacząłem terapię indywidualną, gdzie miałem możliwość zgłębienia swoich emocji i odkrycia, co naprawdę mnie definiuje jako osobę. To był czas trudnych refleksji, podczas których musiałem zmierzyć się z własnymi błędami i przekonaniami. Byłem w stanie dostrzec, że również ja miałem swoją rolę w naszych trudnościach małżeńskich. Musiałem zacząć pracować nad sobą, aby być lepszym partnerem dla Anny. W miarę jak kontynuowaliśmy terapię i koncentrowaliśmy się na indywidualnym rozwoju, nasza relacja zaczęła się zmieniać. Stopniowo odkrywaliśmy nowe perspektywy i podejścia do naszego małżeństwa. Zrozumieliśmy, że prawdziwe przebaczenie i odbudowa zaufania wymagają czasu i wysiłku. Byliśmy bardziej gotowi do słuchania siebie nawzajem, szukania wspólnych rozwiązań i skupiania się na tym, co jest ważne dla nas obojga. Zaczęliśmy przeżywać chwile radości i bliskości, które dawały nam nadzieję na przyszłość. Odkryliśmy na nowo nasze wspólne pasje i cele. Nasze małżeństwo zaczęło się stopniowo odradzać, choć nadal był to proces pełen trudności. Kiedy wreszcie zaczęliśmy nabierać pewności, że nasze małżeństwo wznosi się ponownie, dotknęła nas kolejna tragedia. Anna została zdiagnozowana z ciężką chorobą. To było dla nas obu szokujące i przytłaczające. Choroba przyniosła nam nowe wyzwania i jeszcze większe próby. Musieliśmy stawić czoła strachom, niepewności i bólowi, którymi była obarczona. Byłem świadkiem jej cierpienia, a moje serce pękało ze współczucia i bezradności. To było dla nas punktem zwrotnym. Musiałem stanąć w obliczu rzeczywistości i zadać sobie pytanie, czy jestem gotowy na tę walkę obok Anny, czy jestem wystarczająco silny, aby wspierać ją w najtrudniejszych chwilach. Choroba Anny stała się naszym wspólnym wrogiem, przeciw któremu musieliśmy stanąć razem. Zdecydowaliśmy się na pełne zaangażowanie i walkę, niezależnie od przeciwności losu. Jesteśmy świadomi, że nasza relacja i wsparcie będą miały ogromne znaczenie w tych trudnych czasach. Razem udawaliśmy się na wizyty lekarskie, badania i terapię. Każdy kolejny krok był dla nas wyzwaniem, ale wiedzieliśmy, że musimy trzymać się razem. Byłem jej oparciem, a ona była moją siłą. Wspólnie pokonywaliśmy przeszkody, które stawiała przed nami choroba. W trudnych momentach trzymaliśmy się za ręce, czerpiąc siłę z naszej miłości i determinacji. Pomagałem Ani w codziennych czynnościach, dbałem o nią i starałem się zapewnić jej komfort. To były chwile, które umacniały naszą więź i pokazywały, że możemy stawić czoła każdej przeciwności razem. Podczas naszej wspólnej walki z chorobą zrozumiałem, że wybaczenie jest kluczem do dalszej odbudowy naszego małżeństwa.
Musiałem uwolnić się od gniewu, zranienia i przeszłości, aby skoncentrować się na teraźniejszości i przyszłości. Było to trudne, ale zrozumiałem, że każdy z nas jest człowiekiem podatnym na błędy. Zrozumienie, że Anna również musiała zmierzyć się z własnymi słabościami i lękiem, pomogło mi spojrzeć na nią z większą empatią. Wybaczenie stało się dla mnie procesem uzdrawiania, zarówno dla niej, jak i dla mnie. Wybaczyłem Annie, ale również nauczyłem się wybaczać samemu sobie za moje niedoskonałości jako męża. Zrozumiałem, że nikt z nas nie jest bez winy i że nasza miłość i poświęcenie są ważniejsze niż przeszłość. Walka z chorobą nauczyła nas doceniać każdą chwilę, każdy uśmiech i każdy dzień, który spędzamy razem. Przypomnieliśmy sobie, jak krótkie i nieprzewidywalne jest życie i zaczęliśmy czerpać radość z drobnych rzeczy. Przeszliśmy przez wiele trudnych chwil, ale nasza miłość i determinacja pomogły nam przejść przez nie. Wzmacnialiśmy naszą więź poprzez wspólne cele, pasje i celebrowanie naszej miłości. Dzisiaj, po wielu latach pełnych wzlotów i upadków, jestem tu, patrząc na Annę, moją żonę, moją towarzyszkę życia. Nasze małżeństwo przeszło przez ogromne trudności, ale to właśnie te trudności sprawiły, że nasza miłość jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zrozumiałem, że prawdziwa miłość nie jest idealna. To nie tylko piękne chwile, ale także walka, poświęcenie i wzajemne wsparcie w obliczu przeciwności. Nasza historia jest dowodem na to, że nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć światło, jeśli tylko się nie poddamy. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, wybaczeniu i nieustannej pracy nad naszym małżeństwem, jesteśmy gotowi stawić czoła każdej trudności. Wiem, że niezależnie od tego, co nas spotka, jesteśmy gotowi i zdolni przetrwać razem, wspierając się nawzajem w każdej chwili naszego życia.